Kluczyki wyjąłem z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia wyjąłem kluczyki do nas. Proszę bardzo. Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie bardzo ciekawą historię polskiego samochodu, który to miał szansę podbić Europę, a chodzi dokładnie o FSM Beskid. Miał szansę jest tutaj kluczowym stwierdzeniem, ponieważ nigdy nie wszedł on do produkcji seryjnej. Opowiemy trochę o jego perypetiach, danych technicznych i oczywiście wspomnimy o tym, dlaczego końcowo do produkcji nie wszedł, a powód jest wyjątkowo ciekawy. Napiszcie proszę w komentarzu, czy kojarzycie być może ten samochód i czy waszym zdaniem naprawdę miał szansę odnieść sukces w Polsce czy też w Europie. Aby pewniej czuć się na drogach oraz łatwiej i przyjemniej podróżować, zachęcam do zapoznania się z urządzeniami marki Atoto. Niestety w starszych autach mamy ograniczony dostęp do multimediów. Jeżeli w twoim aucie brakuje Android Auto lub CarPlay, to mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Atoto P9 to uniwersalne urządzenie umożliwiające przede wszystkim bezprzewodowe podłączenie telefonu, co pozwala na łatwą obsługę nawigacji samochodu, puszczanie muzyki, serwisów takich jak Spotify czy YouTube oraz wiele innych bardzo ciekawych funkcji. Montaż jest banalnie prosty. Urządzenie podłączy się na stałe do skrzynki z bezpiecznikami, więc zostaje nam wolne gniazdko zapalniczki, a sam montaż jest naprawdę prosty, gdyż zestaw zawiera wszystkie potrzebne do tego elementy. Jest to świetny sposób na odmłodzenie naszego auta oraz zwiększenie przyjemności z jego użytkowania. W opisie filmu znajdziecie link do zakupu radia w korzystnej cenie, a przesyłka dojdzie do Was w kilka dni. Korzystając z kodu w opisie możecie zaoszczędzić nawet 5% przy zakupie tego produktu. FSM Beskid, a dokładnie FSM Beskid 106, to polski samochód koncepcyjny z jednobryłowym nadwoziem, zaprojektowany na początku lat 80. XX wieku. Został on zaprojektowany w ośrodku badawczo-rozwojowym samochodów małolitrażowych Bosmal w Bielsku-Białej. W sumie wyprodukowano tylko 7 egzemplarzy tego pojazdu w 4 różnych wersjach. Prace nad wspomnianym Beskidem rozpoczęły się już w roku 1981, a ruszyły one pod kierownictwem pana inżyniera Wiesława Wiatraka. Z kolei projekt stylistyczny nadwozia opracował pan Krzysztof Meissner z ASP w Warszawie, we współpracy z panem Januszem Piechno z Politechniki Warszawskiej, który to odpowiadał za wysoką aerodynamikę pojazdu. Pierwszy model nadwozia o jednobryłowej geometrii, nazwany MEPI od nazwisk autorów, został przetestowany w tunelu aerodynamicznym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 1982 roku zakończono pracę nad planami konstrukcyjnymi pojazdu i rozpoczęto wtedy budowę pierwszego prototypu Beskida, który to powstał w zaledwie, uwaga, 10 miesięcy i został zaprezentowany już w roku 1983. Karoseria tego samochodu charakteryzowała się wyjątkowo niskim współczynnikiem oporu powietrza, wynoszącym CX-029, co również przekładało się na bardzo niskie zużycie jak na tamte czasy paliwa. Był to też poniekąd jeden z pierwszych samochodów, który wchodził w modę oszczędnych pojazdów. No dobrze, ale ile faktycznie palił Beskid? Tutaj warto nakreślić, że podane dane niekoniecznie muszą się zgadzać z tym, jak było w rzeczywistości i mogą być one nieco przekłamane. Otóż samochód ten przy prędkości około 90 km na godzinę, czyli po takich lądówkach, był w stanie spalić 3,9 litra. Oczywiście na 100 km, a przy prędkości 120 km na godzinę, czyli przy prawie maksymalnej prędkości, palił około 4,6 litra. I warto w tym miejscu je zestawić Beskida z naszym poczciwym Maluchem, ponieważ miał być on jego konkurencją i następcą. Maluch przy podobnych wartościach palił niestety około 20% więcej. Jednak wynikało to z jego troszkę innej bryły i znacznie starszej konstrukcji. Beskid początkowo był wyposażony w chłodzony cieczą silnik o pojemności 600 cm sześciennych i mocy maksymalnej wysokości 30 koni mechanicznych, które to można było osiągnąć przy 4250 obrotów na minutę. Co ciekawe, 4 lata później, czyli w roku 1987, opracowano wersję Beskida o długości 3,5 metra z silnikiem pochodzącym z polskiego Fiata 126 bis. W 1991 roku stworzono makietę teoretycznej wersji produkcyjnej tego modelu, częściowo zunifikowaną pod względem wyglądu zewnętrznego z Fiatem Cinquecento, który to na dobre zagościł na polskich drogach i nadal czasami można go spotkać.
We wspomnianym projekcie uczestniczyli konstruktorzy z ośrodka Bosmal. We współpracy z plastykami z krakowskiej ASP skupili się oni głównie na dopracowaniu wnętrza pojazdu. W latach 80. nawiązano współpracę z FSO, planując wykorzystanie elementów podwozia i silników modelu FSO Wars w Beskidzie. No dobrze, ale skoro wszystko tak bardzo dobrze się zapowiadało, to co się wydarzyło, że jednak Beskid nie wszedł do produkcji seryjnej? I tutaj tak naprawdę powód jest ten sam jak w większości jakichś nietypowych projektów z czasów PRL. Bo co warto podkreślić, w większości tego typu materiałów, gdzie omawiam jakieś ciekawe pojazdy z czasów PRL, powód był dokładnie ten sam. A chodziło o nic innego jak powód ekonomiczno-polityczny. I właśnie dlatego produkcja Beskida końcowo nigdy nie została uruchomiona. Jednak co ważne dla nas, czyli pasjonatów motoryzacji, powstało łącznie 7 prototypów tego samochodu, z których jeden został zniszczony podczas próby zderzeniowej, a pozostałe 6 przechodziło testy drogowe. Tutaj znowu powtarzająca się historia. Po roku 1989 nie wiadomo dlaczego, ale władze nakazały zniszczenie wszystkich prototypów. Jednak na szczęście dla nas inżynierowie nie do końca się tego posłuchali. Obecnie Beskida można zobaczyć w kilku miejscach, m.in. w Muzeum Motoryzacji w Warszawie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie są 2 egzemplarze, na Politechnice Opolskiej, gdzie jest biały egzemplarz, oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, zielony egzemplarz. Lecz niestety cała dokumentacja techniczna została zniszczona już o wiele wcześniej, aby ustąpić miejsca produkcji dla Fiata Cinquecento, który to był produkowany na licencji. Wokół konstrukcji Beskida pojawił się jeden ciekawy mit, który warto w tym miejscu obalić. A chodzi o podobieństwo do samochodu Renault Twingo i to, że Francuzi mieli od nas ukraść całą bryłę samochodu i go zastosować u siebie. Lecz informacja ta nie została nigdzie poparta żadnymi dowodami. Niewątpliwie Beskid był naprawdę interesującym projektem. Był to taki pierwszy samochód, który miał być naprawdę ekonomiczny, żeby już po samym zakupie taki przeciętny Polak nie musiał tyle wydawać na paliwo. I co by nie patrzeć, pod względem technicznym auto naprawdę miało ogromny potencjał i mogło ono zawojować nie tylko polski, ale i cały europejski rynek. No ale tak jak to zawsze bywało w PRL-u, były problemy polityczne, też ekonomiczne i końcowo nic takiego nie powstało. A szkoda. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę oraz zapraszam Was na pozostałe materiały na tym kanale. Do usłyszenia.